i słońce mi zaszło, niebo mi zaszło, było takie ładne niebieskie, a tam miałem słońca, przecież dzisiaj o okularach słonecznych, ale zanim okulary słoneczne, najbliższa sobota, wyłączyło się jedno GoPro, GNS, czyli Górale na start, widzimy się w Wałbrzychu, ścigamy się na przepięknej trasie cross country, będą na pewno emocje, gwarantuję Wam, przyjdźcie do Parku Sobieskiego, chyba tam się będzie odbywało, gdzie w zeszłym roku. A jeżeli chcecie porozmawiać po zawodach, czyli po wyścigu Masters 1, to będą moje zawody, sfilmować Wasz rower, porozmawiać, bardzo chętnie porozmawiam z młodymi, z młodzikami, z juniorami, jak trenują, zachęcimy innych, przyjdźcie w okolice Szajbusa, będę przez 2 godziny dostępny dla Was z kamerami, bardzo chętnie jakieś materiały też wspólnie z Wami nagram. A teraz lecimy z tematem okularów przeciwsłonecznych, no, w zasadzie nie tylko przeciwsłonecznych, ochronnych dla kolarza, bo te nie są przeciwsłoneczne. Mam cały wachlarz okularów marki Solano, których test odpłatny jest przeze mnie wykonywany od wczesnej jesieni zeszłego roku. Jeżeli byliście ze mną na wydarzeniu na żywo na Instagramie bądź na Facebooku, chyba to był Instagram, to wybieraliśmy modele dla mnie, te modele, które Wam się bardziej będą podobały. Więc żeby nie przedłużać, bo tych modeli mam dużo. Pierwsza część, jakie elementy okularów są dla mnie istotne, jakie wybieram i jakie 3 modele okularów ja wybrałem dla siebie na rower i były dobre jesienią przez całą zimę i teraz już wiosnę, no i w zasadzie już lata też zaznaliśmy, czyli jazdy w upale i w poceniu się. Od tego zaczniemy, a jeżeli będziecie chcieli dalej w tym filmie obejrzeć jeszcze inne modele z bliska, to będzie też na to miejsce, poza tym przetestujemy ich twardość, ich wytrzymałość, bo to co na rowerze przetestowałem, nie udało się ich zniszczyć. Zaczynamy od 3 modeli okularów, które wybrałem ja. Pierwsze mam na nosie, jest to model SP600 17, 60017. Wyglądają z bliska tak, z perspektywy Waszej jako patrzącego przez te okulary wyglądają tak. I pierwsza cecha, która jest dla mnie istotna, mówiłem Wam o tym, w jaki sposób kupować okulary i kask, to, żeby kask i okulary nie przeszkadzały sobie. Nie mają one przesadnych kształtów. Mi się nie podoba ta moda wielkich, potężnych ramek okularów zasłaniających całą twarz. Tutaj mam przerwę między kaskiem a okularami, czyli kask nie będzie mi się obijał o okulary, a i jedno i drugie będzie się ruszało na ostrych trasach XC, nawet jeżeli dobrze przypniemy. Więc to ze sobą nie koliduje, kask nie dociska mi okularów do nosa. Pod tym względem jest wygodniej, fajnie. Tak to wygląda. Więc jakby kompatybilność Waszych okularów z kaskiem jest istotna. Jeżeli kupujecie online, nie będziecie mieli możliwości przymierzyć. Jeżeli mierzycie w sklepie stacjonarnym, to weźcie swój kask i przymierzcie do okularów. A jeżeli macie okulary, kupujecie kask, zróbcie też odwrotnie. I to jest pierwsza cecha. Tutaj jest fajnie, mogę łatwo ściągnąć, nic mi nie przeszkadza. Mogę łatwo wyczyścić nos podczas zawodów. To też jest istotne. Ja mam zwłaszcza jakoś z tym problem podczas zawodu, że często muszę czyścić nos. Okulary numer 1, czyli model 60017, teraz numer 2 i to są moje ulubione z tych 3, ulubione z ulubionych. To jest model 60012, nie sugerujcie się w ogóle kolorem szkiełek, ponieważ one są wymienne, zaraz Wam pokażę jak się je wymienia. Te okulary również w niczym nie kolidują z kaskiem, ale tak jak wszystkie z 3 okularów, szkiełka mają taką wysokość, żeby przy wyższych prędkościach wiatr nie powodował łzawienia, czyli żeby nie dostawał się zbyt łatwo tutaj. Oczywiście to nie są te wielkie, potężne okulary, które całkowicie twarz chronią, ale dla mnie to jest wielkość optymalna. Przy prędkościach do 60 paru kilometrów na godzinę jest w porządku, jestem z tego zadowolony. Tak wyglądają z boku, zaraz Wam je pokażę też z bliska. Tak wyglądają z bliska. Taki mają profil. A tak byście sobie mogli przez nie patrzeć. Czyli okulary kontra kask. Wysokość szkiełek i kształt szkiełek też. Wcześniej miałem bardzo podobające mi się okulary Meridy, ale troszeczkę, mówiłem Wam, troszeczkę były za wąskie i jednak na rowerze szosowym, na zjazdach oczy łzawiły. Trzecia cecha to... z 4 dla mnie najważniejszych, to, że okulary mają system antyfog i przyznam Wam szczerze, że te okulary testowałem w porównaniu z okularami o podobnej cenie, bo tu mówimy o okularach w zakresie cenowym 100-200 zł i porównywałem je także z okularami za 700 zł. Te za 700 zł w niczym nie przewyższały tych, ale jeżeli chodzi o parowanie zimą, czyli kiedy jedziemy powoli na podjazdach,
ten system antyfog wydawał mi się nieco mniej wydajny niż w tych okularach za 700 zł. Dlatego też zimą zdecydowanie wybrałbym te szkiełka, które mają dodatkowe dwa otworki. One naprawdę sporo zmieniają w porównaniu do tych, których nie mają. I dlatego to są moje ulubione okulary. Ulubione, najulubieńsze okulary. I teraz pokażę Wam trzeci model, który podoba mi się i Wam się też spodobał z wyglądu. 616, 600-16. To są te okulary. Kolorystycznie zarąbiście pasują do mojego stroju, więc a co? My też, kolarze, mężczyźni, myślimy o tym, jak kolorystycznie się zgrywa nasz strój, nasz rower, wszystko. Tak to wygląda. Te okulary nie mają czwartej dla mnie istotnej cechy, czyli wymiennych szkiełek. Czyli tutaj jeździmy w jednych szkiełkach. Przepraszam bardzo. Poprawka. Po pierwsze, ten model ma wymienne szkiełka, a po drugie, to jest największy model Transformers ze wszystkich, dlatego że tę dolną czarną ramkę możemy sobie zdemontować, zmieniając wygląd okularów, czyli ściągam teraz tylko ramkę, nie zmieniam szkiełek, odpinam tutaj, odpinam tutaj i ściągam tutaj, czyli korzystamy z tych samych zatrzasków. One są tutaj, o, i mam teraz okulary bardzo podobne do tamtych modeli. A drugi temat, oczywiście mogę wymienić sobie same szkiełka, proszę bardzo. Założymy sobie o te, które mam w innych modelach. Czyli tak, tak, robota zrobiona. Czyli tak naprawdę to będzie mój najulubieńszy model z moich trzech modeli. Więc tak to wygląda. Tak, żeby do stroju mi to pasowało, super. Cztery cechy, okulary kontra kask. Druga cecha, wysokość, zwłaszcza szkiełek. Długość zazwyczaj jest ok, ale wysokość, żeby była jednak nie za mała. Ja lubię, żeby okulary nie były wielkie, ale jednak chroniły oczy. Druga rzecz mi tutaj pasuje. Trzecia rzecz, bardzo mi się podoba nie tylko system antyfog, ale także dodatkowe dwa otworki w tych szkiełkach i wiele modeli będzie, niektóre modele będą je miały. I w końcu wymienność szkiełek, zaraz Wam pokażę, jak się świetnie wymienia szkiełka w tych okularach i to jest jedna z największych zalet, jeżeli chodzi o systemy okularów Solano. Teraz test wytrzymałości, a dla zainteresowanych innymi modelami pokażę Wam zaraz z bliska, jak wygląda jeszcze to, co mam tutaj. Hard coating. Testujemy hard coating, czyli jakiś specjalny system powlekania szkiełek, które same w sobie są już wykonane z tworzywa bardzo wytrzymałego. Zresztą zaraz zobaczymy, ile to szkiełko wytrzyma, ale zacznijmy od testu rysowania. Gdzie jest mój nóż? Przyniosłem dzisiaj ze sobą swój nóż. Pamiętacie ten nóż? Tym nożem wyciągam łożyska z rowerów i robię rozmaite rzeczy. I spróbujemy teraz coś tu porysować. Uwaga, rysuję. Rysuję. I porysowałem. I od razu Wam mówię, że moim nożem łatwo rysuję tę powierzchnię. Na co dzień tych okularów nie udało mi się porysować. To znaczy, opowiem Wam, jak te okulary ze mną podróżują. Okulary na zawody ze mną jeżdżą w taki sposób, że mam kask, składam okulary, wkładam je do kasku. Kask jest nakładany na moje buty. To jest wkładane wszystko do necesera i jedzie na zawody. W taki sposób porysować mi się ich nie udało. Natomiast jeżeli chodzi o rysowanie za pomocą elementów, obiektów ostrych, no to nie wiem, czy to widzicie. Ja to czuję teraz nawet pod palcem. Przypatrzmy się, że z różnych stron jeszcze porobię zdjęcia. To dało się porysować. Ale zobaczmy teraz, jak będzie to wyglądało w przypadku okularów konkurencyjnych. Okulary bardzo podobne cenowo i uwaga. I wiecie, co Wam powiem? Jeśli chodzi o rysowanie, to te są odporniejsze. No. Serio, przyglądam się. Uwaga, te okulary też porysowałem. Zaraz porobię zdjęcia. Też je porysowałem. Ale w okularach Solano rzeczywiście tak jakby tu było jakieś... Coating to jest, jak to się nazywa? Warstwa ochronna, powłoka, o. Powłoka. To właśnie mam wrażenie, jakbym tę powłokę
ściągał. A tu być może nie ma powłoki, tylko jest jednolity jakiś poliwęglan. No i tutaj tak bardzo rysy nie widać, a tu widać bardziej. Ściągam własne okulary z nosa, żeby pokazać Wam coś moim zdaniem bardzo genialnego, czyli wymianę szkiełek. Nie mamy tutaj systemu, w którym trzeba jakoś wpinać te szkiełka pomiędzy ramkę a nosek, wyginając okulary i czasami się nieźle trudząc. Mamy tutaj bardzo prosty klik system. Wciskam ten przycisk, otwierając to małe ramię. Zobaczcie, razem z załóżnikiem sobie to otwieram w taki sposób. O, to jest takie małe coś. Teraz szkiełko nie jest już trzymane niczym z boku. Wyciągam je z noska. Ono tutaj się nie wpina, nie wklikuje. Po prostu wchodzi na swoje miejsce, a ząbek tutaj ma. Biorę sobie szkiełko o pożądanym kolorze, wkładam, niczego nie wpinam, niczego tu nie nadwyrężam. Po prostu wkładam ten ząbek na swoje miejsce, zapinam to i koniec. I to w tych okularach jest jedną z największych zalet. To jest genialne. Tak powinno się produkować wszystko dla konsumenta. Proste, działające. Tu wciskam, wypinam, wyciągam. Proste. Świetne. Niektóre modele mają polaryzację i to są zwłaszcza modele takie sport casual, czyli na co dzień do samochodu, nad jezioro, zwłaszcza w samochodzie one się sprawdzają. Co daje polaryzacja? Krótko mówiąc i upraszczając temat, polaryzacja sprawia, że ukierunkowuje nam źródło światła, czyli sprawia, że promienie słoneczne oświetlają nam obiekt, który chcemy widzieć, a nie odbijają się od niego i oślepiają nas, na przykład odbijając się od mokrej nawierzchni asfaltu albo na przykład od migocącego jeziora, chyba że bardzo Wam się podoba jezioro. Uwaga, polaryzacja troszkę zmienia kolor, barwy są bardziej soczyste, oczywiście to ładniej wygląda, ale troszeczkę zmienia sposób, w jaki będziemy postrzegać świat. Jeszcze Wam pokażę soczewki, jak się patrzy przez rozmaite soczewki. Soczewka przezroczysta. Tak oglądamy świat przez soczewkę przezroczystą. Potem mamy soczewkę pomarańczową, taką, czy brązowawą, czyli to jest ta, na którą sobie właśnie wymieniłem teraz okulary. Wyciągnę ją. Tak oglądamy świat przez tę brązowo-pomarańczową. I w końcu jest jeszcze soczewka na mocne światło. O, jest ich więcej. Ale pokażę Wam teraz tę, która do tego samego modelu by mi pasowała. Czyli mocno ściemniająca. Można używać jako filtrów do kamery. I jeszcze, o, jeszcze tu jest ta mirror, czyli okienko. Poczekajcie, bo ona ma tutaj, o, wezmę ten, co ma mniej naklejek. Tak wygląda okienko, a tak się patrzy przez nią. O, w taki sposób. Podsumowanie. Okulary marki Solano to okulary w niewygórowanej cenie, które zostają u mnie i zostaje ze mną, zwłaszcza mój ulubiony model SP600012, który ma wymienne szkiełka, bardzo fajny system wymiany szkiełek, dwa dodatkowe otwory. Gdyby antyfok jeszcze by go nam zabrakło zimą, w lecie się nie musicie martwić o oparowanie. Natomiast nie są to szkiełka bardziej odporne na rysowanie niż szkiełka u konkurencji. To też przetestowałem. A wy dajcie znać, w jakich wyjeździcie, ile za nie wydaliście lub na nie wydaliście, jak się sprawują. Do zobaczenia, sobota. GNS. Ok, jesteście ze mną dalej. Ja sobie tylko założę moje okularki. W zasadzie to mógłbym sobie już do nich założyć te pomarańczowe szkiełka, bo to takie na krótkie dni były. Okulary moim zdaniem bardziej dla biegaczy. Te są znacznie szersze, wyglądają tak. Jest to model
SP 618, 600 18. Powiedzcie mi, triatloniści, biegacze, dlaczego okulary dla biegaczy mają tak charakterystyczny kształt? Triatloniści właśnie mają okulary, które od razu one mi już w zasadzie dotykają tutaj kasku i są takie bardzo szerokie i tutaj wystające. Dlaczego ta ramka musi być tak wystająca? Czy chodzi o to, żeby się polać wodą i gdzieś nie polać sobie po szkiełkach? I tak sobie polejemy po szkiełkach. Więc mamy taki model, dodatkowo w ramce tutaj też mamy otwory i tu po dwa na dole. W moich okularach na górze, tu na dole, ale tu też dodatkowo wycięcie. Być może właśnie dla biegaczy, dla większego przewiewu powietrza. Całkiem fajne okulary, te też mi się dosyć podobały. To jest model 296, 200096. Kolorowe, dosyć fajnie wyglądające. Tak byście sobie mogli przez nie popatrzeć. No i okulary dla tych, którzy potrzebują szkiełek optycznych. Z takimi okularami dostajecie specjalny szablon. Tutaj widzicie go teraz wpiętego, plastikowy dla optyka, który według tego szablonu dopracuje dla Was specjalne optyczne soczewki. I uwaga, nie są to soczewki dla osób, które mają astygmatyzm. Ale tak to wygląda, tak wyglądają z boku. Również przypominają mi trochę właśnie ten model dla biegaczy, czyli szkiełka są węższe, dużo wycięć. Kolejny model wygląda tak. To jest 619, 600 19. No, widzę, jak patrzę na te okulary, to widzę triatlonistów biegnących do mety. I znowu model z możliwością zamontowania soczewek optycznych 614, 600 14E. Tak wyglądają. I tak wyglądają. 611, 600 11. Dla tych, co bardzo lubią kolor niebieski. Mocno niebieska szybka z niebieską ramką, niebieskim noskiem. Fajnie to wygląda, fajnie się na świat patrzy. Oczywiście one nam kolor otoczenia, krajobrazu zmieniają nieco, ale są całkiem fajne. Jedna tam leży, a drugą. A drugą gdzieś ten. Nie wiem, może się przyczepiła z czegoś w samochodzie. To tak chyba jej nie zakopałem. O, jest! A jest. No.